9. Palotyńskie spotkanie młodych i warsztaty medialne, 4. edycja, odsłona tu w Ołtarzewie i nasz pierwszy gość Palotyńskiego spotkania młodych, pan Krzysztof Drwal ze stowarzyszenia... Stowarzyszenie... Tak, Ich Lepsze Jutro. Ich Lepsze Jutro. Ale też Telewizja Polska, a raczej przede wszystkim jestem tutaj dzięki temu, że pracuję w Telewizji Polskiej. No właśnie, jak ta przygoda z mediami się zaczęła u pana? Pan jest dziennikarzem z zawodu, czy to, jak to było? Można powiedzieć, że jestem dziennikarzem z zawodu, chociaż po dzisiejszych warsztatach jakby trochę w uczestnikach widziałem siebie, bo oni naprawdę mieli po kilkanaście lat. Ja miałem 16 lat, jak po raz pierwszy Radio w Tarnowie poszukiwało wolontariuszy do pracy. Zgłosiłem się do Radia w Tarnowie, w którym spędziłem 10 lat i to trochę mnie ukształtowało już na dalsze lata, ponieważ i kierunek studiów, nauki polityczne, a potem dziennikarstwo sprawiło, że ja sobie i tę wiedzę praktyczną i wiedzę merytoryczną jakoś połączyłem, uporządkowałem. Potem było Polskie Radio, program pierwszy i Sygnały Dnia, a potem Telewizja Polska i w redakcji katolickiej już 7. rok się skończył, także 8. rok w programie Między Ziemią a Niebem mogę się pojawiać i spotykać z Państwem, z czego jestem bardzo szczęśliwy. My też się cieszymy, że możemy gościć Pana w Ołtarzewie, tutaj w tym ważnym dla nas miejscu, gdzie szkolimy tych młodych ludzi, pokazujemy im te dobre sprawy, jak dobrze przekazać dobrą nowinę, Ewangelię, czy wydarzenie, jak prawdziwie pokazać, czy tylko Telewizja Polska, bo też wspomnieliśmy wcześniej, że pracuje pan, tworzy stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro. Czym się to stowarzyszenie zajmuje? To była taka propozycja, która pojawiła się 10 lat temu, aby zaangażować się w działalność stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Ja usłyszałem w życiu takie ważne zdanie w młodości od kogoś starszego wiekiem, że robi się coś w życiu, bo nie można żyć tylko dla siebie. I to takie wrażenie na mnie zrobiło, że postanowiłem nie odmawiać tym, którzy zwrócili się z prośbą o utworzenie takiego stowarzyszenia i pokierowanie. To jest organizacja, która działa od dekady na rzecz dzieci z niepełnosprawnością z terenu Tarnowa i okolic. To są dzieci pokrzywdzone przez los z różnymi deficytami. Pomagamy ich rodzicom, pomagamy rodzeństwu poprzez specjalistyczne zajęcia, terapię, wyjazdy. Po prostu tak jak nazwa stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro, zmieniamy tę ich rzeczywistość, żeby była lepsza. I myślę, że po tej dekadzie, która już za nami, zmieniło się i postrzeganie osób niepełnosprawnych, i sama jakość życia tych naszych podopiecznych. Z tego jestem bardzo dumny. Pracuje pan też z ludźmi młodymi, szkoli ludzi młodych? Czy to było pierwsze takie spotkanie, szkolenie, warsztat? To nie było moje pierwsze spotkanie, dlatego bardzo się cieszę, że taka propozycja padła. Zdarza się, że spotykam się z młodzieżą albo też z osobami dorosłymi, które oczekują takiego wsparcia, doradztwa. Zaskoczył mnie wiek uczestników, bo nawet byli tacy, którzy mieli po 12 lat. Cieszę się, że wykazują jakieś zainteresowanie poza, nie wiem, telefonem komórkowym, tabletem czy grami komputerowymi, że jednak potrafią się oderwać od tej rzeczywistości. Ja dostrzegłem tu już kilka takich talentów, które za 10-15 lat mogą naprawdę wkroczyć w media, bo mają coś w głowie, dobrze wyglądają, potrafią się zachować przed kamerą. Próbowaliśmy krótkich form w postaci rozmów, wywiadów. To dla niektórych to był pierwszy kontakt z kamerą i naprawdę wypadli bardzo dobrze, także jestem pod wrażeniem ich przygotowania, także formacji i tego, że rzeczywiście chce im się coś chcieć, co w dzisiejszych czasach jest chyba wyjątkowe. Program Między Ziemią a Niebem podejmuje wiele tematów, ważnych tematów, nie tylko religijnych, ale też społecznych. A hasło tegorocznego spotkania to miłość, ale jak? No właśnie. Pana zdaniem, jak przekazać tą miłość? Jak mówić dobrze o miłości, o tej prawdziwej miłości, tej zdrowej miłości, szczególnie ludziom młodym dzisiaj? Ja bym może nie mówił, tylko pokazywał swoim życiem. Myślę, że świadectwo drugiego człowieka jest tutaj najważniejsze. Tak jak miłość do drugiego człowieka, czyli pragnienie, aby on był, czuł się dobrze, miał ten komfort życia zapewniony, tak można to stosować w wszelkich dziedzinach naszego życia, także w miłości między jednym a drugim człowiekiem w dorosłym życiu. Ja to odnoszę do siebie, czyli kochać drugiego człowieka, pomagając mu.
poprzez na przykład organizację, której szefuję i w której działam. Tak odbieram to hasło. Miłość właśnie w ten sposób. Zaczynając od najmniejszych kroków, najbliżej wokół naszego człowieka, możemy ukształtować to uczucie, które jest chyba takie prawdziwe i najbardziej autentyczne. O miłości można dużo mówić, o warsztatach medialnych, nie tylko medialnych, bo również muzyczne, taneczne, ewangelizacyjne i liturgiczne mają miejsce w Ołtarzewie. O tym będziemy Was wszystkich informować, a dzisiejszym pierwszym gościem w Ołtarzewie był pan Krzysztof Drwal, któremu dziękujemy za spotkanie, za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.